No, już jesteśmy. Witam wszystkich licznie zgromadzonych w tym niedzielne popołudniu. Niedziela zwyczajnie powinno być trochę bardziej, nazwijmy to spokojnie, luźnie, luźno, jakieś luźne tematy, luźne pytania, a jednak tą niedzielę po prostu się nie da rady z luźnymi tematami, bo po prostu tyle się dzieje. Wszędzie, na wszystkich frontach, że po prostu te sprawy muszą być jakoś omówione, żeby jutro nie było tych spraw za dużo i wtorek następnie za dużo. Po prostu trochę trzeba powiedzieć o tych wszystkich sprawach koniecznie, bo po prostu za dużo tych spraw jest. Także zacznę od informacji takiej, nazwijmy to moim zdaniem bardzo ważnej. Rudy Giuliani otrzymał pozytywny test na koronawirus. Donald Trump to potwierdził. Trzeba pamiętać, że Rudy Giuliani ma 76 lat. To nie jest młody człowiek. Dlatego jest to ważne, bo tu nie ma nic z automatu. To jest poważna rzecz. Życzymy mu jak najlepiej. Teraz jak teraz, on jest nigdy tak nie był potrzebny jak teraz. Także życzymy mu jak najlepiej, żeby jak najszybciej wrócił do pełnego zdrowia i dowodził temu całemu zespołowi tam setek adwokatów w różnych stanach, żeby dociągnąć tą całą sprawę do samego końca. Okej. Także tyle, jeśli chodzi o Giulianiego. Druga sprawa, bardzo ważna, dzisiaj, która wypłynęła dosłownie na serwerach chyba z godzinę temu. Ja tylko tyle, że przeczytałem na ten temat na stronie Law and Crime, którą obserwuję. Ja tą artykuł po tym, jak skończę ten video stream, to ten artykuł wrzucę na moją stronę na Facebook, na tą oficjalną. I to jest bardzo ważna decyzja, bo tak jak mówiłem chyba w piątkowym moim streamie, że należy oczekiwać sygnałów ze strony Sądu Najwyższego, to właśnie żeśmy otrzymali ten sygnał. Późnym popołudniu wczoraj ten sygnał nadszedł prosto z Sądu Najwyższego, że Supreme Court Justice, czytam teraz ten artykuł, has asked Pennsylvania officials to file a response brief. To jest nic innego jak Sąd Najwyższy bierze sprawę z Pensylwanii. To nie jest sprawa Giulianiego. To jest jedna z tych spraw, które z automatu Sąd Najwyższy w Pensylwanii po prostu odrzucił, bo Sąd Najwyższy Pensylwanii, mam na myśli. Sąd Najwyższy po prostu z automatu ją odrzucił, bo on się takimi sprawami po prostu nie zajmuje. A dlaczego te sądy się tymi sprawami nie zajmują, to ja starałem się to opisać w ostatnich kilku właśnie moich streamach. Ta sprawa jest zbyt duża dla tych sądów. I one po prostu stają daleko od tego, się będą trzymać. Wszyscy. Wyjątki czasami tu możemy zobaczyć, ale oni się po prostu boją, żeby nie wydawać zbyt dużo pieniędzy na opony, które zapewne im przybiją, jeśli ktoś tam w ogóle pisknie na jakikolwiek temat, bo tak to niestety działa. Się postawisz po złej stronie w tej całej wojnie, to oni cię pobiją, oni ci spalą samochód, oni się włamią do domu, oni się, ta ekipa cała ma w akcie desperacji w stanie zrobić dużo. Dlatego ja się absolutnie nie spodziewam, że jakiekolwiek sądy, cokolwiek te niższe instancje oczywiście, cokolwiek tam zrobią. Dlatego też mamy w tej chwili. Właśnie mówię o tym, że Sąd Najwyższy, że poprosił w Pensylwanii tych oficjeli wszystkich od spraw wyborczych, komisji wyborczych, tego sekretarza stanu i tak dalej, żeby file a response brief. Chodzi tu o sprawę, jaki congressman GOP, czyli republikański congressman założył. Nazwisko kongresmena jest Mike Kelly, jak ktoś chce to googlować. I jeszcze raz powtórzę, po tym streamie ja to wrzucę, także będzie wiadomo, o co chodzi. I on po prostu, jego sprawa została odrzucona przez Sąd Najwyższy i Sam Alito chce tę sprawę rozpatrzyć. On wyznaczył już datę, jest to środa,
czyli 8 rano. Także rozumiem, że tam są też godziny, bo Pensylwania, ten 8 to jest ta data, ona ma tam też, rozumiem, była do 16, ma appointing jakichś tam elektorów i tak dalej. Jeszcze potem wrócę do tych, jeszcze raz do tej 8 daty, bo tu kolejne są sygnały, że to będzie zmienione, ale sędzia oczywiście Sądu Najwyższego nie będzie się kierował jakimś tam chyba, czy może, tylko po prostu on musi teraz reagować. Także mamy godzinę tutaj, 9 rano, wtorek, 8 grudzień i jest to odbierane, zresztą tytuł artykułu wręcz mówi, że to oznacza tylko jedno, że wyniki wyborcze w stanie Pensylwania będą obrócone w drugą stronę, tak, bo to się tutaj mowa jest o setkach tysięcy głosów, które zostały policzone po godzinie 8, wpłynęły do komisji wyborczej po godzinie 8 3 listopada i to jest właśnie ta sprawa, to jest tak jak mówię, kongresmen republikański Mike Kelly tą sprawę założył, on się oczywiście żąda obrócenia wyników wyborczych i tak dalej. I tu mamy pierwszy poważny sygnał z Sądu Najwyższego, że są ruchy, jeśli chodzi o stan Pensylwania, że wyniki zostaną zmienione. I to jest, musimy niestety się uzbroić w cierpliwość do samej środy, ale to jest jak najbardziej sygnał, którego ja oczekiwałem i go wreszcie dostałem, już wczoraj wieczorem go dostałem, ale raczej ja go nie dostałem, ja go dopiero odkryłem dzisiaj, dosłownie 2 godziny temu na jednej z moich grup. Także to są właśnie takich czasach żyjemy, że te wiadomości normalnie powinny być dosłownie na CNN na pierwszej stronie, ale oczywiście o takich sprawach nikt nigdzie nie powie, tak? Bo po prostu musisz szukać tych spraw o jakichś tam lokalnych gazet, jakichś stron internetowych, gdzie tylko adwokaci siedzą, tak? Czy tam bezpośrednio polityków na Twitterze ich dosłownie follow i wtedy możesz się coś dowiedzieć, inaczej to po prostu się nie dowiesz, bo nie ma takiej możliwości. Nawet Fox o takich rzeczach nie mówi. Ja zwróciłem uwagę, że Zero Hedge napisał, tak, że jak ktoś Zero Hedge czyta, to zerohedge.com, wejść tam i zobaczyć, tam też jest na ten temat opisane. Także to jest bardzo ważna sprawa, bo to jest powiązane z tym, co się oczywiście wszędzie indziej dzieje. Wielu ludzi uważa, że będziemy mieli tak zwany efekt domino efekt, tak? Czyli w momencie, jak pierwszy stan flipnie, to te inne po prostu mają niby polecieć. Ja jeszcze raz rezerwuję się troszeczkę z takiego rodzaju podejściem. To nie jest proste, ale następna wiadomość, przeskoczę teraz od tego Sądu Najwyższego do Michigan, co się dzieje, bo w Michigan, jak wiemy, sędzia, raz, że Trump, to co zrobił w Georgii wczoraj, tym duża manifestacja w Georgii Trumpa, wiele tam powiedział rzeczy, ja o tym później jeszcze powiem, ale podobna, nazwijmy to, impreza ma się odbyć w Michigan. Jak pewno ci, co uważnie obserwują sytuację w Michigan, to sędzia pozwolił na zbadanie 22 maszyn. Nie doczytałem się, czy to jest wyrywkowo te 22 maszyny, czy jakieś specyficzne maszyny, w których, nazwijmy to, tych hrabstwach, gdzie doszło tam do oszustwa, jak Wayne County i tak dalej, ale 22 maszyny są sprawdzane i rozumiem, że jak to mi zostało napisane, że to jest generał Flynn i jego 7 i wojskowych informatyków, którzy siedzą i kopiują maszyny i hard drive'y w tych maszynach. Także tak to jest mniej więcej przedstawione. Ta sprawa w tym Michigan jest o tyle ważna, że jeżeli oni faktycznie, to są, rozumiem, dominion maszyny i to są niby maszyny nietknięte, także są niby, tych dowodów tam powinno być dużo, to my to mówimy, że te informacje napływają w ostatnich dosłownie 2-3 godzinach, także ja nie myślę, że my się cokolwiek oficjalnie dowiemy dzisiaj, a jeżeli już, to pewno późno wieczorem. I rozumiem, ta cała operacja generała Flynna i jego informatyków ma potrwać dosłownie 6 do 7 godzin. Tyle to ma trwać. Także czy oni od razu z automatu wysuną jakieś wnioski z tych maszyn w tym Michigan, z tych 22 maszyn, tego nie wiem. Może nie wiem, to oczywiście zostanie przedstawione do sądu, bo to jest nakaz sądowy i tak dalej, także nie wiem, czy cokolwiek się dowiemy, zanim sąd tego nie zobaczy, tak? Także to też trzeba mieć to na uwadze, że to są decyzje, to nie sobie generał Flynn sam sobie tam pojechał, nie? Coś ciekawe, że
że ja takie coś, jak ja widzę, że sędzia w Michigan pozwolił na to, żeby zbadać maszyny Dominion do głosowania i to zostało, taka decyzja sędziego została podjęta po tym, nazwijmy to, tym przemówieniu Donalda Trumpa, które wygłosił, bo to było w środę, najważniejsze przemówienie w jego życiu. Ja to wrzuciłem te klipy na mój Facebook. On, Trump się domagał forensic audit, czyli forensic to jest nic innego, śledztwo, tak? Ci, co znają język angielski, wiedzą, o czym mówię. Forensic to jest bardzo szczegółowe zbadanie materiału dowodowego. To jest forensic. I oni dokładnie to robią. Teraz myślałem, dokładnie to robią. To, co Trump się domagał, to oni dokładnie mu to pozwolili zrobić teraz w Michigan, w tych 22 maszynach. Także dla mnie wniosek się nasuwa jeden. Ten jego przemówienie, najważniejsze w jego życiu, które on wygłosił, dotarło do ludzi, do których on chciał dotrzeć. Tak, to trzeba to dokładnie tak odbierać. Bo mamy bardzo podobną sytuację w Georgii, bardzo podobną sytuację, gdzie sędzia, nie sędzia, tu gubernator kazał ten cały Brian Kelly, tak? To on kazał sprawdzić tam maszyny wyrywkowo, ręcznie liczyć i tak dalej. I tu w Arizonie, w Georgii mamy, i to też nie są oficjalne wiadomości, że są bardzo poważne różnice pomiędzy tym, co zakodowały maszyny, a tym, co przeliczyli ręcznie. My mówimy tutaj o granicy, niektórzy, jak oni to mówią, nawet do 30% różnicy są. Tak, tak wielkie różnice są. To jest oczywiście wiadomość nieoficjalna, tego w sumie może nie powinienem tu ją teplać, że tak powiem delikatnie, ale powtórzę, bo to wiele tych takich plotek później w sumie się na koniec w jakiś tam sposób mniej, większy czy mniejszy sprawdza. Dlatego, ponieważ niedziela luz i nie chcę za bardzo tutaj jakichś tam konspiracyjnych teorii tutaj wzywać, ale faktem jest, że informacje zaczynają po necie krążyć, że to, co się dzieje w Georgii i te sprawdzanie tych maszyn i leczenie ręcznie, które trwa, rozumiem, to przynosi dokładnie takie efekty, jak miało, że zaszło oszustwo na dużą skalę i różnice w tych liczeniach są bardzo poważne. Tak. Także tyle, jeśli chodzi o to, co się dzieje z tymi maszynami. Te wiadomości będą napływały. Całkiem możliwe, że już jutro, pojutrze będziemy mieli dużo więcej wiadomości. Ale mamy kolejny sygnał od ludzi, że data 8 grudnia nie jest datą konstytucyjną per se, jak to można powiedzieć, dosłownie, tylko że jest datą, to jest prawo federalne, tak? I konstytucyjna data jest tylko i wyłącznie, z tego co rozumiem, ten 21 stycznia. A te wszystkie daty, jak mamy 8 grudzień, 14 grudzień i 6 stycznia, to jest 8 głosowanie, 8 dobór elektorów, 14 głosowanie i 6 stycznia to jest ta data, jak Izba Reprezentantów, Kongres Amerykański certyfikuje cały proces elektorów, te głosowanie tego 14 grudnia, to oni certyfikują, tak? I to jest w sumie ta data 6 stycznia, że przyszły prezydent ma prawo siebie nazywać prezydentem elektem, tak to zostało wytłumaczone. Do tej daty, dopóki nie ma pełnej certyfikacji wyników głosów elektorskich, to tego tytułu nie ma prawa nikt używać. Także tyle, jeśli chodzi o tę całą ostatnią, jeden miesiąc całej propagandy, że Joe Biden jest prezydentem elektem. Tak? Co jeszcze w tych sprawach jest? Aha, no i to chodzi o to, że te daty zostały prawnie, że tak powiem, zrobione prawnie, usankcjonowane prawnie, właśnie ze względu, jak się cofamy teraz dosłownie 200 lat do tyłu, oni to zrobili i powód był tylko jeden, że zanim on z takiego Wisconsin na tym dosłownie koniu dojechał do Waszyngtonu, no to miał te 2 tygodnie, żeby na tym koniu dojechać do Waszyngtonu. To dokładnie było po to zrobione, żeby wszystkim dać odpowiednią ilość czasu. To nie było zrobione na tej zasadzie, że konstytucja i tylko konstytucja, no to było wszystko zrobione pod względem praktycznym, żeby to praktycznie wszystko, każdy miał określoną ilość czasu, by to wszystko zrobić, żeby każdy mógł dojechać, certyfikować,
Także te daty są jak najbardziej, można powiedzieć, można je przesuwać w ten czy inny sposób. Tak? Nie są jakieś, tak jak użyłem tego stwierdzenia wcześniej, wyryte w kamieniach na wieki i wieków, wieków, amen. Co można powiedzieć, konstytucja jest, bo konstytucję nie jest tak łatwo zmienić, a tu mamy, w konstytucji jest ta data, 21 stycznia, zaprzysiężenie nowego prezydenta, a wszystko, co jest przed tym, to jest do interpretacji i to w jakiś tam sposób można się przesuwać. Znaczy, że może być zwykła decyzja sędziego po prostu, tak, żeby przesunąć tą datę i tutaj nikt się nie będzie odwoływał i nikt nie będzie krzyczał, że konstytucja została złamana. I to jest ważne, bo to oczywiście jest to wszystko powiązane z tym, co się dzieje, z tymi wszystkimi sprawami, które po tych drabinkach powoli, powoli dochodzą do tego najwyższego sądu. I fakt, że na przykład Kalifornia wczoraj tam, czy przedwczoraj certyfikowała swoich niby tych elektorów i w tym momencie Joe Biden tam przekroczył tym 270 tam elektorów, to jeżeli będziemy mieli w tej chwili, już mamy datę 8, że Sąd Najwyższy ma obrócić Pensylwanię w drugą stronę, to w tym momencie Joe Biden nie ma 270 elektorów. Nie ma. Tak? Ta jedna informacja praktycznie załamuje to. Tak? Oczywiście Pensylwania im niestety nie starczy. Trzeba niestety kolejne stany obrócić, takie jak Wisconsin i Georgia i Michigan. To wszystko musi być zrobione. Każdy może liczyć dokładnie, ile tych elektorskich głosów jest wszędzie. I w te wszystkie stany trzeba tak zrobić, nie wszystkie, chociaż taką ilość tych stanów, żeby te 270 Joe Biden nie dostał. I to jest jak najbardziej możliwe, zrobione sądownie. Zrobić sądownie, jak najbardziej. Ja, tak jak mówię, dzisiaj już jest pierwszy sygnał Sądu Najwyższego, że Pensylwania jest, Joe Biden jej nie dostanie. Tak, teraz mówiłem trochę o Georgii, mówiłem trochę o Michigan i jeszcze raz wspomnę o Georgii, bo to jest to, co można powiedzieć, dominuje wiadomości w ostatnich 24 godzinach. I tu może faktycznie coś, tak nazwijmy to, na nutkę taką konspiracyjną, troszeczkę jakieś tam spiski i tak dalej, bo po prostu się nie da o tych sprawach nie mówić. I ja jestem przekonany, że te wszystkie informacje takiego, nazwijmy to, czwartego czy piątego obiegu wychodzą nazwijmy to, Trumpa i jego ekipy, która jest odpowiedzialna za tą taką propagandową linię, którą oni obrali, tak? Czyli tu mamy ten Frankfurt, teraz jest bardzo głośno, że Barack Obama został aresztowany, że Joe Biden nosi bransoletkę na nodze, dlatego niby ją złamał, tak? I ma tą bransoletkę, bo ma nakaz aresztowany, że tam agent ten CIA, który został postrzelony, ta pani, że niby ona teraz współpracuje, dlatego jest wolna. I bardzo, bardzo wiele tych rzeczy to jest, ja bym polecił wszystkim po prostu brać to tak troszeczkę z rezerwą, po tego podchodzić, bo ja wiem, że Barack Obama nie został aresztowany. Okay? Jakby Barack Obama był aresztowany, to byłoby to wiadomo. Nikt nie musiałby kryć nigdzie i CNN by o tym najprawdopodobniej pierwszy wiedział. Ja jestem przekonany, to wcale nie zmienia, że Barack Obama nie powinien być aresztowany, bo ta sprawa jak się rypnie, w ogóle nie tyle sprawa, ile jeśli Trump zostanie prezydentem, to ja jestem przekonany, że oni pójdą za takimi ludźmi jak Barack Obama i powinni pójść, bo sam fakt, decyzja Obamy, że szpiegował w 2016 roku w kampanii wyborczej prezydenta Trumpa, że on wydał tę decyzję, rozumiem, że to było jego OK, jego zielone światło, to już samo to powinno być prowadzone dochodzeniem. Tylko ta jedna sprawa, nie wspomnę o innych sprawach, bo on z tego, co rozumiem, jest nawet podczepiony pod tą sprawę tych sprzedaży tych kopalń też, te Uranium One, którym rozumiem Fundacja Clintonów dostała setki milionów dolarów i tak dalej, tych spraw można by wymienić. Ja osobiście nie myślę, że sam Barack Obama jest jak gdyby częścią tej dzisiejszej akcji, tak? Ja nie myślę, że Barack Obama nawet nie stać na to, żeby być częścią takiej akcji.
Ta akcja, o której my tu mówimy, oszustwo wyborcze 2020, to można powiedzieć, że Barack Obama najprawdopodobniej miał bezpośrednie wiadomości, co się dzieje, wiedział o wszystkim, ale ja nie myślę, że on jako tako za tym stoi. On nie musi po prostu. Są dużo większe, grubsze ryby na tym świecie, które za tym stoją. On może, nazwijmy to jakimś propagandowym, był twarzą tego, że w telewizji wystąpi i powie, co za Trump bzdury plecie i tak dalej, to takie rzeczy on sobie może robić. Ale ja nie myślę, że on bezpośrednio był w jakikolwiek sposób tam włączony czy zaangażowany w cokolwiek tam, tak? Bo jak patrzymy w tej chwili już miesiąc po tych wyborach, jak duża to jest akcja, ile ludzi jest to wplątanych i jest coraz więcej wiadomości. Zresztą od początku były te wiadomości, że ta akcja była planowana za granicą, tak? I egzekwowana też za granicą, przygotowywana za granicą. A i teraz te informacje dochodzą. Mijają te tygodnie od tego i te informacje dochodzą, no i faktycznie tych informacji jest dość dużo. Tak? Jest dość dużo. I to, co wczoraj wybuchło na liniach, ja absolutnie nie jestem zdziwiony tą informacją, i to na mainstream było powiedziane bardzo głośno o tym, wszyscy krytykowali, że Joe Biden i jego tak zwany ten transition team, nie? Czyli ci ludzie, które te GSA, czyli ta cała administracja, która powoli ma przejmować, że tak powiem, administrację całą, tak? To wszystko. Że właśnie ta jego cała ekipa, nie Barack Obamy, Joe Biden, nie została wpuszczona po prostu do Pentagonu. Nie została wpuszczona, nie zostali dopuszczeni. I to obiegło informacje na cały mainstream, bo wszyscy byli oburzeni, jakie to krzywda się dzieje, że prezydent elekt tutaj jego ludzie nie zostali dopuszczeni do jakichś tam informacji w Pentagonie. Bo absolutnie się nie dziwię, że 24 godziny później, że wyszły informacje i świadkowie nagle się wyłonili. Napisałem, że nie nagle, bo ci świadkowie napisałem, że byli od samego początku, którzy nas po prostu poinformowali, że dużo tych tak zwanych fałszywych kart do głosowania było drukowane w Chinach. Tak? Że po prostu były drukowane w Chinach. I ta informacja obiegła, można powiedzieć, wiadomości, tego oczywiście mainstream absolutnie nie podał, ale jestem przekonany, że to było powiązane właśnie z tą decyzją samego Trumpa, żeby nie dopuszczać ludzi Bidena do tych informacji tego typu właśnie. Bo ta informacja o tym, że Chińczycy drukowali te fałszywe karty do głosowania, to jest informacja, można powiedzieć, rozumiem raz, że to wojsko miało tę informację, nazwijmy to wywiad wojskowy, tak? To ci ludzie zdobyli tę informację. A dwa, że jeżeli faktycznie okaże się, że Chińczycy nadrukowali te kartę do głosowania, no to tu w tym momencie to podchodzi w jakiś sposób pod jakąś zdradę. Bo to nie jest tam zwykły jakiś, prawda, ulotka, że ktoś może kupić sobie dwie pizze za jedną, prawda? To my mówimy tutaj o próbie odwrócenia wyniku wyborczego w wyborach obcego państwa i obce państwo jak gdyby współpracuje z jakąś tam grupą i drukuje im karty do głosowania, które później są użyte do fałszowania wyników wyborczych w Stanach Zjednoczonych. A mi to nie jest zwykła sprawa. To jest nic innego jak próba przewrotu stanu, tak? Czyli odwrócenia demokratycznego jakiegoś tam głosowania. Także to jest bardzo gruba sprawa, takie coś, tak? No oczywiście to jest wszystko chyba, tak? Najprawdopodobniej. My ciągle tych rzeczy nie wiemy. Ale to, co wczoraj się stało w Georgii i nazwijmy to nic innego jak jeden wielki entuzjazm Trumpa i te jego, nazwijmy to, informacje, które on tam czasami puścił podczas tego w sumie długiego przemówienia, bo to 1,5 godziny, tak? To jest dość długo, trzeba to wysłuchać. Ale on tam powiedział wszystkim, żeby być cierpliwym, żeby czekać. I on powiedział wprost, że on wygra te wybory. Nie to, że wygrał, bo to, że on wygrał, to my wszyscy chyba wiemy. Tylko tyle, że on zostanie ogłoszony prezydentem. On to tam powiedział. Także on jest dość pewny tego. Ja nie myślę, że on nie jest pewny bez jakichkolwiek podstaw. Jestem przekonany, że on wie dużo, dużo więcej niż to, co nam pokazuje, to, co nam mówi. I teraz
No jak się to ma wiązać? Jeżeli faktycznie oni mają jakieś dowody, że i to już jest publicznie no, powiedziane w tym momencie, czyli ktoś, kto ma te jakieś tam, nazwijmy to dowody, są świadkowie, którzy mówili na temat, że te karty były drukowane gdzieś w Chinach, no to jest na tyle gruba sprawa, że tu faktycznie może być na coś na zasadzie, że nakazy aresztowania będą, że są ludzie podejrzani, kto za tym stał, są, przecież ktoś to musiał tu przywieźć to coś, tak? To w jakiś sposób musiało przyjechać jakimś tam samolotem, tak? To w jakiś sposób musiało być rozpakowane gdzieś tam w jakichś magazynach, tak? To wszystko jest krok po kroku. To nie są jakieś, nazwijmy to, drobne sprawy. To jest jakaś tam operacja. Ktokolwiek, ja może być trochę wiem na ten temat, bo prowadzę małą firmę transportową, to dokładnie wiem, jak to działa. Tak, tym trzeba wziąć, załadować, trzeba wysłać ciężarówkę, trzeba ją dyspać, czyli trzeba musi załadować, potem ona musi podjechać, ona musi ją wyładować, a więc to jest proces, tak? A jak to przez samolotem przylatuje, to ktoś do tego samolotu musi wsadzić, to są wszystko procedury, a więc każdy wie, o co chodzi, tak? Teraz, jeżeli wywiad wojskowy na tym wszystkim siedział, a z tego, co rozumiem, to on na tym wszystkim siedział, to oni mają wszystkie szczegóły tego, jak to się stało. Absolutnie wszystko, tak? Także to wszystko zaczyna wyglądać bardzo interesująco. To nawet taki sceptyk jak ja powiem, chociaż na pewno nie wygląda na sceptyka, ale to fajerwerki mogą być z tego, spokojnie. To może być duża sprawa. I ja ciągle uważam, że Biden to jest pionek w tym całej grze. To jest wszystko pionek, no więc kto jest Biden? Biden, co on tam, 30 milionów od Chińczyków wziął, to 30 milionów to by mu nie starczyło na nic, nawet na wyczarterowanie samolotu ledwo by mu starczyło. Także tu są grube pieniądze wielkich ludzi tego świata, to oni to zorganizowali. Biden oczywiście jest zwykłym pionkiem, także ja bym nawet Bidenowi jakby jakąś tam bransoletkę miał mu wsadzić, to bym nawet mu nie wsadzał te bransoletki, bo on w sumie chyba nawet nie ma gdzie uciekać. Są ludzie, którzy można bransoletki wsadzić i to są ludzie, przez tym znani. Tym ludziom jak najbardziej można wsadzić bransoletki, jak Soros i wielu innych, którzy to finansowało. Tak, to on sam tego nie finansował. Jestem przekonany, że to nie jest jedna kieszeń. On tego by nigdy sam nie zrobił. On tylko zrobił tylko pod warunkiem, że znalazłaby się grupa ludzi, która to robi. I tu trzeba wymienić je. Zresztą każdy wie, kto z nimi współpracował. Tak? Już widać te wszystkie tak zwane media socjalne, tak? I tak dalej, i tak dalej. To są bardzo bogaci multimiliarderzy. Także tutaj jest ta sprawa, to jest gruba, to jest bardzo gruba sprawa i ta sprawa przejdzie do historii, może nawet jako najgrubsza sprawa korupcyjna w historii. Oczywiście jeśli Trump zostanie prezydentem, bo jeśli Trump nie zostanie prezydentem, no to wtedy będzie problem. Także tak mniej więcej ja to widzę. No a jeszcze raz powtórzę, czy Barack Obama jest aresztowany na Hawajach, tak jak wielu tutaj powtarza, absolutnie nie. Ja nie myślę, że on jest aresztowany. Ale uważam, że jak najbardziej powinien być aresztowany, tak? Ale takiej sprawy jak aresztowanie Baracka Obamy, to tego nie przykryjesz kocem. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej opcji nawet. To by było wszędzie. To by absolutnie było wszędzie. Nawet jakby to był areszt domowy, by było wszędzie, tak? Także co jeszcze na temat tych konspiracji, jeśli mogę dodać na temat tych konspiracji wszystkich, bo tego jest tak dużo i to ciężko coś się to odcedzić od reszty, jak gdyby, tak? Bo to jest robione specjalnie przez, nazwijmy to, ludzi Trumpa. To jest absolutnie robione specjalnie, żeby, nazwijmy to, podkręcić tą temperaturę. On potrzebuje podkręcać tą temperaturę, bo jak on jedzie do takiej Georgii wczoraj jak był, czy ma jechać do Michigan, rozumiem, chyba w poniedziałek czy wtorek, podobne rally ma mieć, podobną manifestację, to on potrzebuje tych ludzi, żeby mu machali tymi flagami, tak? To musi być medialne, to musi być impreza, to musi być entuzjazm, tak? No i niestety jest dość duży proces społeczeństwa, który właśnie na to reaguje, tak? Że Barack Obama był aresztowany, czy jest aresztowany na przykład, tak? I to niestety, to jest, tak jak mówię, to jest taka trochę brudna, propagandowa strona tego całej roboty, co oni robią. No, ale ja sobie zdaję sprawę, że to jest po prostu część tego całego, tej całej operacji, którą oni, i tutaj w tym momencie chciałem wszystkich zaprosić do mojego Facebooka znowu, bo ja wkleiłem tweet dzisiaj,
Trumpa sprzed 2 lat. Jak Trump dokładnie opisuje, można powiedzieć, to, co się dzisiaj dzieje, dokładnie to, co się dzisiaj dzieje, to Trump opisał w swoim twecie 2 lata temu. Także możemy przyjąć do wiadomości, że oni to, co się dzisiaj dzieje, pracowali nad tym Trump i jego ekipa 2 lata. Co najmniej 2 lata. 2 lata. Także to było bardzo dużo przygotowań, bardzo starannie się przygotowali. I rozumiem, że w tej chwili to, co widzimy, to, co oglądamy, te wszystkie przecieki informacyjne, te wszystkie to, że wideo z Georgii, te kamery, te takie te z hali kongresowej, te co chyba 3 dni temu wyciekły, tak? Proszę mi wierzyć, te wideo, co wyciekło o tych, co walizki wyciągali spod stołów, oni na tym wideo siedzą od momentu, jak od 4 listopada. A to, że oni je wypuścili teraz, to jest część planu. Po prostu to jest część planu. Oni czekali na certyfikację, oni wiedzieli, że Kemp się na nich wypnie, Brian Kemp, ten gubernator, oni wszystko to czekali, niech oni po prostu zrobią, co mają zrobić, a my teraz pokażemy, no, zobaczcie, jacy wy jesteście full of wiecie czego, tak? I teraz coś ciekawe, wczoraj na tym demo, jak ktoś zobaczył w Georgii, wczoraj, to on tam chwalił wszystkich i zapraszał na wybory, Trump, tak? Ale jedno, co miał bardzo źle coś powiedział, to właśnie na temat tego gubernatora tego Briana Kemp. Właśnie tu nie było miłości zero. Tu była, można powiedzieć, wręcz on się dość brzydko na jego temat wypowiedział. Tak. Nawet tam miał kandydata, żeby wymienić tego gubernatora Briana Kemp. Także tu wyraźnie jest problem. Jest problem z tym gubernatorem. Dlatego oni wiedzieli, że oni jak gdyby nie mogą z nim pogadać. Po prostu wiedzieli o tym, że z tym człowiekiem się po prostu nie dogadają. On po prostu jest sprzedany, jak to się tutaj mówi, compromised, tak? I w tym momencie jedyne, co możemy, no to niech on się idzie spali, niech on zrobi to, co ma zrobić, a potem my wam damy ten największy dowód na to, jaki jest. Czyli mamy te kamery, które pokazują, jak ludzie wyciągają z walizek, jak to Giuliani opisał, chyba 70 czy 80 tysięcy kart do głosowania. Tak się wszystko na Bidena i wszystko one są, że tak powiem, sfałszowane, tak? I to oni zrobili dosłownie już po całym procesie. Także to wracam do tego, to jest część planu, to nie jest przypadek. Tak, jak ja wszystko widzę, to co wycieka ze strony Trumpa, te nazwijmy to dowody, jak one wszystkie wyciekają jedno po drugim, zresztą to widać, że to jest część zorganizowanej akcji. To nie jest, tam widzę, że to nie jest nic przypadkowe. To jest przygotowywane bardzo długo czasu. Najlepiej widać, jak ci świadkowie mówią, zeznają przed tymi komisjami, przed tymi izbami parlamentu, te komisje śledcze w tych wszystkich, czy to w Michigan, czy w Pensylwanii. To niektórzy świadkowie wbrew mówią, no nie miałem o tym mówić, ale powiem. Czyli oni są wyraźnie, nazwijmy to, trenowani. Tak? Ktoś ich normalnie trenował a oni ciągle mimo wszystko wybiegają poza ten trening i mówią o rzeczach, których ktoś im wyraźnie powiedział, że nie mieli nawet mówić. Tu absolutnie nie ma żadnego przypadku w tym, co się dzieje. Tak? To jest wszystko i ciągle jest bardzo wiele informacji, o których my ciągle nie wiemy. Ciągle nie znamy szczegółów. I to rozumiem, ta część jest, czeka na wszystko, na ten Sąd Najwyższy, że tam zostanie po prostu to pokazane. Tak, żeby te sądy niższych instancji za bardzo, jak swoje palce tam się nie przykleiły i tak dalej, bo wiadomo, jak przedstawiasz dowód do sądu, to druga strona też musi ten dowód uzyskać. Także jak oni naprawdę mają coś naprawdę bardzo mocnego, tak, no to oni będą czekać do ten Sąd Najwyższy. Oni tego nie pokażą jakiemuś sędziemu rejonowemu gdzieś tam w Wisconsin czy w Nevadzie, oni tego absolutnie nam nie pokazą, bo ten sędzia rejonowy w Wisconsin, no, on się po prostu boi, że ktoś mu domu nie spali. On tej sprawy po prostu nie weźmie. Tak? I to wszystko idzie do po prostu Sądu Najwyższego. I tam, tak jak wspomniałem, oni wyraźnie mają ciągle, jest pewna ilość informacji, która nie ujrzała jeszcze światła dziennego w tej całej sprawie. Jeżeli to jest tak jak tutaj w tym całym kierunek, to co oni zmierzają, że mam na myśli Trump i jego ekipa, że cała akcja była przygotowywana za granicą,
cała, i to w Chinach, cała akcja była koordynowana gdzieś tutaj na miejscu. Oni mają, rozumiem, przelewy pieniędzy, oni mają świadków, tak? Oni naprawdę dużo już mają. To, co oni już mają, co już nam pokazali, jak dla mnie, to ci, co są częścią tej całej akcji, to naprawdę się powinni bać, tylko na podstawie tego, co my już widzimy. To, co my już widzimy do dzisiaj, to wielu ludzi się powinno bać. Dlatego ja się w sumie dziwię, że to jestem zdziwiony, że na tak zwanym mainstream jest ciągle jako taka cisza i jeszcze, i nie to, że jest cisza, to jeszcze ciągle powtarzają tą linię, że o, jak dowody, to jakieś tam wymysły Donalda Trumpa, że jakieś tam oszustwa zaszły. On ciągle tą linię pchają, pomimo, że każdy chyba musi przyznać, tak, no ci, co mnie słuchają, to jest, ale nawet jak pokażesz człowiekowi, który, nazwijmy to, kompletny laik i nie wie dokładnie, o co chodzi na świecie, i pokażesz mu to wszystko, co się działo, czy te dowody mam na myśli, czy to same Michigan, czy Wisconsin, czy Pennsylvania, czy Georgia, tak? Jak pokażesz to, pokażesz, bo oh my God, no coś w tym wszystkim jest. A mi tych świadków trochę jest, a mi Giuliani sam mówi, że oni mają już 1000 affidavits, 1000 świadków zaprzysiężonych, którzy zeznają pod groźbą kary 5 lat więzienia. Ja jeszcze nie słyszałem o jakiejkolwiek sprawie w życiu, jak tu mieszkam na tej planecie ponad 50 lat, żeby jakakolwiek sprawa miała 1000 świadków zaprzysiężonych affidavits. 1000. A więc sama ta liczba 1000, to każdemu powinno otworzyć oczy, że oh my God, 1000 świadków masz? I prasa o tym w ogóle nic nie mówi? Nic, absolutnie? Także to jest i tak jak mówię, prasa ciągle nie mówi, bo nie mówi. Nie ma. Nie ma informacji żadnej. Nie dość, że nie ma informacji, to jest na tej zasadzie, że Trump ciągle próbuje wszystkim wmówić, że doszło do oszustwa wyborczego, a przecież widzimy, sądy wszystkie sprawy odrzucają. No oczywiście, że odrzucają. Jak my mamy ludzi, co są w szpitalu na intensywnej terapii, jak my mamy samochody, co opony są poprzebijane, włamania do domu, nie raz, nie dwa, nie trzy, tych samych świadków, świadkowie są zastraszani, ludzie są z pracy wyrzucani. To co taki sędzina ma zrobić gdzieś tam w Wisconsin? Co ona ma zrobić, czy tam on? On nic nie zrobi. On się boi. Takie są realia. Oni się wszyscy boją. Ta sprawa jest tak duża, no, kto się nie powinien bać, to powiem. Nie powinni się bać politycy. Politycy się nie powinni bać. Jak ty się boisz, to ty nie powinieneś być politykiem. Co ty robisz w polityce, jak ty się boisz? Dlatego tu nie ma jakichś takich, nazwijmy to, ale. Tu nie ma ale. Jak ty jesteś polityk i ty widzisz to, co wszyscy widzimy my, i ty mimo wszystko nie działasz, to ty powinieneś automatycznie podać się do dymisji jutro. Jutro, dzisiaj. Nie jesteś polityk, ty jesteś zwykły tchórz. Rozumiesz? A najprawdopodobniej nie robisz nic, nie to, że jesteś tchórz, najprawdopodobniej wziąłeś kasę. Bo ty masz obowiązek, mimo że jesteś tchórz, to masz obowiązek coś robić. W tym momencie ty masz obowiązek coś zrobić. Jeżeli ty widzisz taką skalę oszustwa, jeżeli ty widzisz tyle taśm, tak, nagrań, jeżeli ty widzisz tyle świadków, 1000 świadków, jeżeli ty widzisz te wszystkie zeznania o tych ciężarówkach, które dowoziły gdzieś tam, widzisz te maszyny, które są wyraźnie tempered, czyli są jakieś tam programy, algorytm, jak słyszysz te wszystkie historie, wszystko to widzisz do kupy i ty ciągle mówisz, o, nic się nie stało? No to ty najprawdopodobniej jesteś sprzedany. To już nie jest kwestia tchórz, ty najprawdopodobniej wziąłeś kasę, bo nawet tchórz widzi, że coś tu dzieje. Coś się dzieje, tak? Także tak ja tam widzę tą sprawę całą. Nie? Także, i to jeszcze, rozumiem, nie jest skończona sprawa. Także ja rozumiem jak mamy 1000 świadków zaprzysiężonych, najprawdopodobniej będzie jeszcze więcej. Jeszcze więcej ich będzie. Także to jest moim zdaniem największa sprawa w historii i jeszcze CDN ciąg dalszy nastąpi, bo do środy, dopóki, rozumiem, Sąd Najwyższy z tą z Pensylwanią nie podejmie jakiejś decyzji, to do tej środy mamy ciągle kilka dni i tu różne rzeczy możemy oczekiwać. A o tyle, ciekawy wątek z tymi maszynami dodam, bo zapomniałem, jak mówiłem o tych
bo to jest powiązane oczywiście, nie? Bo w tym, co my tu patrzymy, w tych oszustwach wszystkich, nie? Te maszyny Dominion, ten cały, ten Smart Marek i tak dalej, jest o tyle ważne, że wystarczy, żeby oni zobaczyli, że jedna maszyna jest, nazwijmy to, źle liczy, w cudzysłowie, że jedna maszyna źle liczy. Bo trzeba pamiętać, że jeżeli Dominion Voting System był używany w 28 stanach, te maszyny, to wystarczy, że jedna źle policzyła, to ma efekt na wszystko, na całą resztę. Na absolutnie całą resztę ma efekt. Oni z automatu powinni zamrozić wtedy wszystkie maszyny. Skoro jedna jest zła, no to wszystkie też inne będą złe. Najprawdopodobniej. I wszystkie powinny być absolutnie sprawdzone i to tak, jak tam powiedział, forensically, czyli szczegółowo badaniami dosłownie do CFI, tak, czyli z tego kryminalnego sprawy. To wszystko powinno być zrobione, to zrobione normalnie do części pierwszej rozebrana i sprawdzone wszystko. Oczywiście jak ktoś serwerów nie wyciągnął, bo tak to są zwykłe tam deski i zwykłe jakieś tam procesory, tak? Chodzi o te harddyski, tak? O to chodzi. To musi absolutnie być, tak? Jeżeli oni to mają i to pozwolą im, czy to sędziowie, czy oni w jakiś tam sposób nie będą w stanie tego sprawdzić, no to i oni wystarczy, tak mówię, wystarczy jedna maszyna. Jedna maszyna, żeby była tak zwane nieprawidłowości. Jedna. I to wszystko, to już będzie lawina. To będzie absolutnie lawina. I to widzimy, rozumiem, i w Michigan dzisiaj, i w Georgii nieoficjalnie. Są nieoficjalnie, jak powiedziałem wcześniej, te wiadomości, że tam są problemy. Znaczy, jeszcze raz, w Georgii jest problem, to oni już wiedzą nieoficjalnie, że jest problem, czyli mają inne wyniki w maszynie były, a inne wyniki w ręcznym liczeniu. A w Michigan jest na tej zasadzie, że Flynn i jego ekipa informatyków kopiują maszyny, dosłownie je rozbierają na części pierwsze. Tak, także to są takie informacje ważne. I tu, tak jak mówię, oni potrzebują jedną maszynę, która będzie miała jakieś tam nieprawidłowości, bo to absolutnie nie powinno być żadnych nieprawidłowości. Nawet nie jeden głos nie powinien być nieprawdziwy, nawet jeden. Bo jeżeli głos jest na Trumpa i ty wsadzasz go do maszyny i z jakichś tam innych powodów ten maszyna policzyła ten głos Bidena, to ta maszyna to jest śmietnik. Ona absolutnie powinna być na recycle, tak? Na śmieci. Wystarczy jeden głos. Także i to się moim zdaniem dzieje w tym momencie. Tak jak mówiłem już w ostatnim moim blogu na temat Arizony, gdzie na 100 głosów, które policzyli, 3% było sfałszowanych. 3%. To jest bardzo dużo. Bo na tysiąc to jest 30. To jest bardzo dużo. To jest 3%, to jest olbrzymie. To obróci wynik cały wyborczy w całej Arizonie. Także taka jest sytuacja na ten moment. W tym momencie zakończę ten mój blog. Podziękuję wszystkim za tak liczny udział. Sorry, że tak ciężki temat i takie ostre tematy, ale no niestety, mimo że mamy świętego Mikołaja dzisiaj, to prezentów ode mnie nie dostaniecie jakichś takich, że jakieś tam przyjemne wiadomości, bo to jest wojna i moim zdaniem to, co ja robię, to jest takie sprawozdanie z frontu, jak gdyby, które przedstawiam na ten obraz, gdzie są te walki, gdzie to idzie. No niestety, jak jest wojna, no to niestety nie, zasady trzeba zmienić i tą sytuację z frontu pokazać wszystkim, okej? Okay? Także to ja to mniej więcej robię, staram się robić jak najlepiej i tyle na ten temat. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim za uwagę. Najprawdopodobniej jutro będę robił pół godziny i tak postaram się robić codziennie, bo tych spraw narasta więcej, więcej i więcej. Okay? God bless you all i do jutra.